jest Iga Parada, adwokatka, która opowie Państwu dzisiaj o tym, kiedy z punktu widzenia prawa można takiego młodego człowieka zostawić w domu i czym to może grozić, jeśli się pewnych spraw... I zawsze nam pokazywała na zegarku, która będzie godzina, jak wróci. Gdzie będzie mała wskazówka i gdzie będzie duża wskazówka. O ciebie? Ja nie pamiętam tego. Przed pozostawieniem dziecka w domu. O wasze dzieci, o twoje dzieci. O moje dzieci. One już mają wówczas Warszawy, więc na przykład pojechanie na przystanek autobusowy po kogoś, który był 2 kilometry dalej, więc to było na, nie wiem, 5-7 minut. Ja wówczas łączyłam się telefonicznie. Jeden telefon zostawiałam dzieciakom, drugi telefon brałam ze sobą do auta i na tym telefonie byliśmy cały czas. Bardzo to polecam. Dzisiaj w dobie udogodnień informatycznych jest to łatwiejsze, bo możemy nawet z kamerki skorzystać. Ile miały lat te dzieci? No miały, Alan myślę, że miał... Sara miała 3 lata, Alan mógł mieć, on miał wtedy 6 lat, więc... Czyli bardzo małe. Małe, tak, takie... Procedury i przygotowania, tak, mam wrażenie, tak, bardzo to musi być zrobione. Tak. My jeszcze dodatkowo nauczyliśmy dzieciaków otwierać klucz zamkiem, tak, od wewnątrz. Tak. Bo... Jasnej, jednoznacznej odpowiedzi, od kiedy de facto, to jak ukończenia jakiego wieku możemy zostawić dziecko samo w domu, bo nasz ustawodawca jednak przede wszystkim nie chce... nadmiernie ingerować w sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rodziców, oddaje im większość decyzji, no poddaje ich zdrowemu rozsądkowi, rozwadze. Natomiast pewnej podpowiedzi, takiej sugestii możemy dopatrzyć się w artykule 106 kodeksu wykroczeń, bo on mówi o tym, że jeżeli rodzic czy opiekun dziecka w wieku do lat 7 doprowadzi do... przebywania dziecka w takich warunkach niebezpiecznych dla jego zdrowia, to może spotkać się z odpowiedzialnością za wykroczenie, może zostać ukarany karą grzywny bądź karą nagany. Czyli ustawodawca jednak z jednej strony prosi, nie tyle prosi, ale on zwraca uwagę, żeby zachować szczególną ostrożność wobec dzieci do lat 7. I teraz pytanie, czym są te okoliczności niebezpieczne dla zdrowia dziecka? Dokładnie, bo, tak. No, dom wydaje nam się miejscem najbezpieczniejszym. Mhm. I teraz ten sam dom może być bezpieczny dla dziecka w wieku lat 6, bo ono rozumie, że nie może się wychylać przez okno, ono wie, jak otwierać drzwi, jak zamykać, że nie można włączać kuchenki, wie, jak wykonać się telefon alarmowy, gdyby się coś działo, ale ten sam dom już może być niebezpieczny dla dziecka w wieku lat 4, które niekoniecznie musi wszystko rozumieć i rzeczywiście pozostawienie takiego 4-latka, 5-latka, czasami nawet 6-latka, bo dzieci też są na różnym etapie rozwojowym, może stwarzać dla tego dziecka niebezpieczeństwo. Dlatego to głównie rodzice, to ich doświadczeniu, ich rozwadze, ich wiedzy, ustawodawca pozostaje do decyzji, czy możemy dziecko pozostawić w domu, czy nie. Ja tylko odwołam się do takich wyroków, które zapadały na kanwie właśnie, twierdzały te niebezpieczne okoliczności, wtedy, kiedy na przykład dziecko w wieku do lat 7 samo wędrowało sobie po drodze publicznej. To dla sądu są miejsca niebezpieczne. Albo na przykład podwórko, które znajdowało się blisko ruchliwej ulicy, nie było wystarczająco zabezpieczone, czy miejsca, gdzie znajdowały się materiały łatwopalne. To są takie miejsca z natury rzeczy niebezpieczne. No i w tych wypadkach z reguły sądy no, karały rodziców za to, oczywiście było to wykroczenie, że jednak no, nie powinni w tych okolicznościach dziecka zostawić. Wszystko jasne. Słucham tego i mam wrażenie, że ja się jednak naprawdę w innych czasach wychowałem. Przypominam sobie Jelenią Górę, osiedle Zabobrze, autobus numer 7, który przez całe miasto przejeżdżał do Cieplic, gdzie